Nie wiem, czy uwierzycie. Widzicie to tu na spągu? To jest torowisko kolejki wąskotorowej. Tak, my dalej jesteśmy na kopalni Wolność. Zobaczcie jeszcze, jakie w stropie znajdują się odwierty. Takie na palec praktycznie. Tu, tu i tu. Prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w bardzo starych chodnikach. Nie wiem, być może tu od lat 50., 70. nikt nie wchodził. Tak, to naprawdę jest kopalnia Wolność i jeszcze zachowane torowisko. Zobaczymy. Także idziemy zobaczyć, co nas tu czeka. O. Jakby nikt, jakby ktoś nie wierzył, zachowane torowisko w całości. Nie chcę zmęczyć za bardzo. Tutaj przejdę. I gdzieś skręca te torowisko na lewo. O. Pięknie. Ale echo tu. Moment. Widzimy się za chwilę. Nie chcę tutaj zmęcić wody. Zrobię zdjęcie najpierw. O, dobra. Tak, jeszcze raz rzut oka. Torowisko. Nie będę się powtarzał po raz kolejny, gdzie się znajdujemy, bo większość osób pewnie nie uwierzy. A tu jeszcze lepsza niespodzianka. Torowisko zakręca w prawo. Mamy gdzieś kolejny chodnik. A tu? Albo źle widzę. Albo dobrze widzę. Wow. Nie wiem, co to może być. Ale tu chyba była obrotnica w tym miejscu. Ale jaja. O! O! Tak to wygląda. Nie wiem, czy widać. Tu prawdopodobnie była obrotnica. Tu mamy coś podsypanego, jakby szyb czy coś. Moment. O, jeszcze garnek stoi. Ale jaja. O. Torowisko to dochodzi. Tu prawdopodobnie musiała być obrotnica czy coś. Pyk. Pyk i to tu szło. A za nami? O. A za nami chyba kolejny szyb. Nie wiem. Ale wieje stąd fajnie. Uuu, panowie. I tu był. Torowisko wchodziło do szybu. Dobra. Zobaczymy najpierw, gdzie to prowadzi. Tam widać chodnik podsypany, a tu bardzo niziutko. Tak praktycznie na wózek.
Jakby. Ale jaja. Dobra. A bo moment, robię tu jeszcze zdjęcia, póki żebym tego wszystkiego nie rozklamocił. Gdzie ja jestem dokładnie, to nie mam zielonego pojęcia. Tu taki chodnik bardzo niziutki, jakby tylko na wózeczek z urobkiem. To tam może pójdziemy za chwilę. Nie wiem, czy tam coś jest jeszcze, czy nie, bo jest chodnik podłożony na wprost. Teraz zobaczymy do tego szybu. No nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze miejsce, gdzie mogła znajdować się w tym miejscu obrotnica. Pewnie drzwi leżą, które się tu znajdowały. To idziemy do tego szybu, zobaczyć, czy tu trochę ciągnie. Wow. Torowisko widać wchodzi tu w ten gruz i kieruje się tamtędy. Cyk. Pyk. Ale pięknie. Tu podłożone fest. Tu tak samo. Wszystko, co im się wysypywało, to mieli już poukładane. A torowisko idzie dalej. Tu jeszcze nawet podkłady. Co prawda już zgniły, ale widać, gdzie się znajdowały. Ale pięknie. Ładnie, ładnie. Ej, taka oto komora się tu wytworzyła. Lewocio się fest wysypał. Torowisko pod nami idzie gdzieś w tamtym kierunku. O! Kurde, no. Nie mogę w to uwierzyć, że tu na tym obiekcie jeszcze takie coś można znaleźć. Pewnie mało kto tu dociera, albo nikt tu nie dociera. Nie wiem. No i tu torowisko wchodzi w ten zawał, który się wysypał. Pewnie stąd. Tu mamy chodnik, ale podłożony po sam strop. Pyk. Skądś tu ciągnie. To jest jakiś szyb tu. Kuchnia, belek. Wow. Pyk, ale kolorowo. Wow. O. Takie oto coś tu można jeszcze zaobserwować. Ten cały lewocioś się właśnie wysypuje tu. Pewnie. I tak to wygląda. Cała budowa, jaka tutaj była pod spodem, pewnie jest już tu zmiażdżona. I tak to tu wygląda. Tak wygląda, jakby szyb tu był, ale taki jakby szczelinowy lub taka komora wydobywcza. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem i nawet mnie nie pytajcie, bo ja to znalazłem, ale gdzie? A jednak. Moment. Widać coś takiego.
obelkowania. W górze jeszcze widać nawet. Pięknie. A jednak tu jest jakiś, nie wiem czy to szyb, czy po prostu takie wybranie szczelinowe. A jeszcze zerkniemy, bo tam coś widzę. Ciekawo. Wow. Nie wiem. Czy tam coś się jeszcze gdzieś na lewo odchodzi? Czy to jest taka komora? Wow. Zobaczymy jeszcze, co tutaj widać. Pyk. Tu wszystko gruchło, wiadomo. A tu, pod spodem, to nie ma chyba nic. Tutaj się też coś wysypało, ale tu już jest kaplica. No. Wow. No. Obelkowanie jeszcze tu było. Mówię, gdzie ja jestem? Czy to jest szyb był jakiś? Czy komora wydobywcza? Nie mam zielonego pojęcia. Wiatr tu zawędrował. Także nawet nie pytajcie. Zobaczmy, co tu jeszcze widać. To idzie gdzieś tam w dół. To fest. Ja to widzę. Tam przy lewym ociosie w dół schodzi. Fajnie. Także jakoś tak to wygląda. Kuchnia, welek. Muszę patrzeć pod nogi, bo nie chciałby chwór gnąć. Dobra, wracamy z powrotem tam. Już zeszliśmy z tego, co się wysypuje, z lewego ciosu. O. Taki styk chyba dwóch skał, nie wiem. I dochodzimy z powrotem do torowiska, które w tą stronę prowadziło. I idziemy zobaczyć jeszcze tam na lewo. Wow. A, torowisko ładnie. O. Zakręca za drzwi. Pyk. I ładny widok na skrzyżowanie, można powiedzieć, gdzie była obrotnica, jeżeli coś widać. Bo tak naprawdę to już mi wszystkie sprzęty powoli siadają. Trochę podładowałem, ale nie mam czasu. Bo ja już tutaj dzisiaj ponad 5 godzin siedzę na tej kopalni. Cyk. Dobra. O. Idziemy tym bardzo niziutkim chodnikiem zobaczyć, co tam jest, bo tam chodnik na wprost podsypany. Ale to jakiś, nie wiem czy to nie jest proch nawet jeszcze. O. Tu
No, że no nie, to było to. Tu też nie wiem. Wow. Zobaczcie. A odwierty są no na palca praktycznie. O. Łyk, pyk. O. Tu jeszcze coś oparte. Mamy praktycznie skrzyżowanie, tutaj było. Widzę, co tam jest. Czyli widzę, że chodnik jest podłożony pod sam strop. O. O. Dwierciki małe. Pyk, pyk, pyk. Tu drugi chodnik tak samo. Albo jakaś nęka i no nie wiem. Kolorowo. Jeszcze kolorowo tu. Patrzcie, kurde, no wszystko mi siada. To pewnie z drzwi element. O. Ciekawo, co to tu było. O kurde, patrzcie na to. A tu drzwi. I tu jeszcze kolorowo. Tego jeszcze nie grali, że gdzieś na kopalni Wolność znajdę jeszcze drzwi. Ale jaja. Woda gdzieś tam kapie, za drzwiami słychać. Stwierdzimy, że tu się mógł znajdować skład materiałów wybuchowych, ponieważ jak widać dwie śluzy są betonowe i drzwi chyba takich by nie montowali, jakby tu było byle co. Dalej szedł niski chodnik, gdzie być może były materiały wybuchowe poskładane. Oczywiście mogę się mylić, nie jesteśmy pewni. Chodnik się prezentuje tam. Thank you.
Tu jakieś daty się ostały. GJ czy coś? Tysiąc 928? Pochodnik zakończony przodkiem. Nie, BF od Dudni. Jeszcze mamy jakieś zagłębienie we wodzie. Także jeszcze takie o części kopalni można gdzieniegdzie odnaleźć. Miejsca pozdrowia.